No, proszę Państwa, myślę, że po kobiecemu trochę powiem, bo kobiety bardziej zajmują się domem i chciałabym się odnosić do tych spraw, które Państwo nakreślili i trafią na dzisiaj większą do rozwiązania jako pierwsze. Mianowicie dla mnie najważniejsze jest lepsza komunikacja, ale nie będę mówić, że przebuduję spacerową, bo na razie trzeba być realistą, pieniędzy nie będzie. Ale co? Mogę obiecać od zaraz. Lepsza komunikacja publiczna. Komunikacja częściej kursująca, dostosowana do dojazdów, do pracy, do lekarzy i częstotliwość przystanków. Nie może być tak daleko przystanków i tak mało przystanków, jak w tej chwili jest. To można zrobić od zaraz. Zdecydowałabym, gdyby była wybrana, że nawet kosztem wymiany wielu nowych autobusów na inne, niby nowe, ale używane. To by usprawniło życie mieszkańca. Natomiast następne, oczywiście to jest inwestycja spacerowej, ale tej, jak Państwo sami w swoich materiałach podają, wiemy, że od razu nie rozwiążemy. Musimy rozwiązywać te kłopoty, które trafią. Następna sprawa, którą ja uważam, to jest sprawa bezpieczeństwa. To, co tutaj się dowiedziałam, że i Smęgorzyno, i Złota Karczma, wszystko należy do tego jednego posterunku, to jest postawiona sprawa na głowie. Zresztą w naszym programie jest, że Straż Miejska będzie skierowana na dzielnicę, że nie będzie ona w głównym mieście głównie, a głównie na dzielnicę. Jeżeli Żabianki, po prostu punkt Straży Miejskiej obsługuje tutaj osobę, no to jest też postawione na głowie. Mogę powiedzieć, że ja zaplanuję i mogę zaplanować od razu powiedzieć, że tutaj będzie punkt Straży Miejskiej, żeby nie było tej siedziby tak daleko oddalonej. Bo uważam, że Straż Miejska to nie jest tylko nakładanie mandatów za niewłaściwe parkowanie, ale właśnie jest spoglądanie na niszczenie rzeczy, na młodzież, na inne, na pomoc nawet starszym ludziom, czy spojrzenie, jak to się dzieje po prostu na ulicach. To uważam i to jest od razu do zrobienia i bez dodatkowych pieniędzy. To jest kwestia znalezienia, myślę, że znalazłby się kąt, przepraszam za słowo kąt, ale pomieszczenie, żeby ta Straż Miejska mogła odfunkcjonować na przykład już od nowego roku. I to, dlaczego o tych problemach mówimy, wiąże się z tym, że przez te 12 lat obecnej kadencji funkcjonowania prezydenta Pawła Adamowicza, to były lata, kiedy nie słuchało Urząd Miasta mieszkańców. I to jest podstawowy problem. Dlatego, że ja pamiętam, kiedy zaczynała się remont spacerowej, właściwie wszyscy myśleli, wszyscy byli przekonani, że ta droga będzie od razu budowana dwupasmową. Nikomu do głowy nie przyszło z ludźmi, z którymi wtedy rozmawiałem, że zostanie nam zaprezentowane takie rozwiązanie, jakie mamy w tej chwili. Drugi element, kiedy powstawały tutaj te sklepy, chociażby nawet Biedronka w tym miejscu, Kielnieńska spacerowa, to przy każdej tego typu inwestycji powinny być rozwiązania komunikacyjne robione od razu, także na koszt inwestorów, którzy te swoje obiekty budują. Nic takiego nie miało miejsca. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że przez chwilę wjazd był od głównej ulicy i te korki były jeszcze większe. Więc tych elementów negatywnych jest tak dużo, że mnie, prawdę mówiąc, śmieszy, jak dzisiaj słyszę, że kolejne 4 lata dadzą nam rozwiązanie wszystkich problemów, które mamy, a możemy być dumni dlatego, że zostały wymienione wszystkie autobusy, a za chwilę będą wymienione wszystkie tramwaje. To jest coś, co do mnie zupełnie nie przemawia i dlatego powiedziałem na początku, że każdy, ja naprawdę, ktokolwiek dojdzie do drugiej tury spośród nas, ja będę namawiał wszystkich Państwa na głosowanie po prostu na zmianę w Gdańsku, na to, żeby liczyć się z mieszkańcami. Nasze drogi osiedlowe, które są na Osowej, to jest koszmar. I to nie tylko dlatego, że nie liczy się obecna władza z mieszkańcami, ale tak jak te remonty i te inwestycje są robione, to jest po prostu jedna wielka żenada, której nigdzie na świecie chyba nie ma.
Nawet myślę, że w tej chwili na Białorusi lepiej się drogi buduje. Ulica Gnieźnieńska, przy której mieszkam, jest non-stop rozkopywana, non-stop zakopywana na nowo, dlatego że ciągle o czymś się zapomina. I w tej chwili już nawet nie pamiętam, ile tam jest tych dziur i objazdów i jak została przez to także zniszczony ostatni odcinek Kielnieńskiej. Ci, co Państwo dalej mieszkacie, to wiecie. Bo po prostu co chwilę przyjeżdża sprzęt, robi dziurę, robi objazdy, zasypuje to, robi na nowo i tak dalej, i tak dalej. I nie ma tutaj żadnej, nie ma tutaj żadnego liczenia się z mieszkańcami. Ja dzisiaj przyniosłem tylko jedno pismo, które akurat dzisiaj jeden z panów przyszedł do mnie do biura poselskiego akurat z ulicy Saturna. Sprawa dotyczy jego konkretnej działki, która tutaj jest zlokalizowana na naszym osiedlu i właściwie od kilku lat jest korespondencja pomiędzy nim a urzędem i nie ma żadnej możliwości rozwiązania tego problemu. Coś, co powinno być zrobione w ciągu 5 minut, jest robione z narażaniem właściwie i tego pana, i tutaj nawet prawnika musiał zatrudnić i zaangażował nawet do pomocy jednego z radnych z Platformy Obywatelskiej i też żadnej pomocy nie dostał. To jest właśnie ten element, który pokazuje, że ignorancja jest największym wrogiem nas, mieszkańców Gdańska. Na dodatek powiem jeszcze taką ciekawostkę, że dostałem tydzień temu pismo z Urzędu Miasta, które zostało wysłane na zupełnie inny adres listem poleconym, ale jakoś do mnie doszło, w której urząd informuje mnie, że chce na mojej działce rozpocząć inwestycję. To tutaj, gdzie mieszkam na osoby. Więc zadzwoniłem grzecznie pod telefon, który na tym piśmie był podany jako telefon kontaktowy i grzecznie się pani urzędniczki pytam, co państwo chcecie na mojej działce robić. Więc pani mi powiedziała, że ona nie jest w stanie na to odpowiedzieć, ale może mi dać telefon do inwestora. Najlepiej jak ja bym z tym inwestorem się dogadał, ewentualnie mogę przyjechać i zapoznać się z dokumentacją w różnych pokojach Urzędu Miasta. Więc ja grzecznie mówię, że nie mam czasu na to, żeby jeździć po Urzędzie Miasta i po inwestora, tylko chcę się dowiedzieć, skoro państwo do mnie piszecie jakieś wnioski, co wy chcecie na tej mojej działce robić, bo być może jest jakaś pomyłka. Specjalnie nie życzę sobie, żeby ktoś mi w tej chwili rozkopywał mój ogródek i prowadził jakieś tam prace, jeżeli nie są one potrzebne. A pani na to spokojnie, właściwie z uśmiechem, jak pan się nie dostosuje, to mamy swoje działania administracyjne i możemy administracyjnie zrobić u pana wszystko. Oczywiście nie wiedziała, że jestem posłem, ale ja też w tej funkcji nie mam zamiaru do niczego wykorzystywać. Ja tylko pokazuję, jakie są problemy, jaka jest ignorancja władzy, którą mamy w tej chwili do czynienia. I tak naprawdę, gdyby te problemy były rozwiązywane czasami po ludzku, to tych rzeczy, o których tutaj państwo mówicie, dawno by nie było. Dziękuję ślicznie.